Bardzo często słyszy się, że słowo szalom oznacza pełen pokój lub całkowity pokój. Skąd taki wniosek? Taka interpretacja bierze się z analizy rdzenia owego słowa. Rdzeń bowiem w językach semickich jest kwestią najważniejszą. Okazuje się, że rdzeń słowa szalom oznacza być pełnym lub być całkowitym. W Biblii hebrajskiej słowo szalom występuje w kontekście opisu sytuacji odpocznienia, uciszenia lub zaufania. Jako przykład można podać 32 rozdział Księgi Izajasza lub Psalm 122. Słowo szalom występuje również jako antonim słowa wojna, chociażby w Księdze Koheleta w 3 rozdziale. W rozdziale 25 Księgi Mojżeszowej słowo to użyte jest w kontekście opisu poddania się bez walki podczas prowadzenia działań wojennych i jako uniknięcie przelewu krwi. W Talmudzie Babilońskim w traktacie Szabat występuje wyrażenie Shalom Bayit, które odnosi się do przyjaznych stosunków pomiędzy członkami rodziny. Obecnie w nowożytnym języku hebrajskim wyrażenie to stosuje się jako określenie przyjaznych stosunków pomiędzy mężem a żoną. W nowożytnym języku hebrajskim słowo szalom używane jest na pozdrowienie, gdy chcemy kogoś przywitać lub pożegnać. Jest to po prostu życzenie pokoju. Zapytując o czyjeś samopoczucie, możemy zadać pytanie: ma szlomcha? Co dosłownie oznacza: jak twój pokój, jak twój szalom. Analogicznie do starotestamentowej narracji o Józefie, który zapytał swoich braci o samopoczucie swojego, ich ojca. Opisując zasady uprzejmości i dobrego wychowania, można wspomnieć o wyrażeniu lehagdim shalom, co oznacza poprzedzać lub wyprzedzać shalom, czyli pokój. Wyrażenie to bierze swoje źródło w traktacie talmudycznym Brachot. W owym traktacie opisane jest i pochwalone zachowanie Johanana ben Zakaja. To, o czym się nie mówi, to fakt, że słowo szalom pochodzi od słowa rdzenia, które oznacza być pełnym, wypełnionym, doskonałym, ale co za tym idzie, oznacza również płacić. Stąd w nowożytnym języku hebrajskim czasownik leszalem, czyli płacić. Okazuje się bowiem, że pokój pomiędzy ludźmi i pokój ze światem domaga się zapłaty. W jaki sposób można to zrozumieć? W języku hebrajskim nowożytnym istnieje zwrot liot, szalem i macmo, co można by było przetłumaczyć jako być w pokoju z samym sobą. Chodzi o zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest. Być sobą. Chodzi o to, aby zaakceptować to, jak się wygląda. Zaakceptować siebie jako człowieka. Nie naśladować, ale żyć własnym życiem, spełniać swoje marzenia, podążać konsekwentnie swoją ścieżką życiową. Gdy zaczniemy żyć w pokoju z samym sobą, wówczas będziemy mogli zawrzeć pokój ze światem i z jego mieszkańcami. Nie naśladujmy, bądźmy sobą. Cieszmy się swoją indywidualnością i miejmy ze sobą pokój. Doceniajmy swoją wartość. To wszystko możliwe jest dzięki nawiązaniu kontaktu z Najwyższym. On bowiem przekonuje nas o wyjątkowości nas samych, o wyjątkowości indywidualności każdego z nas. Niech te słowa wypowiedziane przez proroka Jeremiasza będą podsumowaniem dzisiejszej lekcji. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam los i natchnąć
nadzieją.